Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Łukasz Knap i w imieniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na pokaz filmu Myśmy już byli w reżyserii Anety Kopacz. Film jest wyprodukowany przez Fundację Stare Powązki i jest z nami reżyserka, pani Aneta Kopacz. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Proszę o kilka słów zaproszenia. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję, że zechcieliście dzisiaj być tu z nami, zobaczyć film. Nie wiem, ile z Państwa wie, jaki film za chwileczkę obejrzymy. My celowo nie mówiliśmy nic, bo obawialiśmy się, że po prostu nie przyjdziecie, jak się dowiecie o czym. Bo otóż, proszę Państwa, zobaczycie film o cmentarzu. I nie możecie już wyjść, bo drzwi są zamknięte, więc stało się. Nie mam przygotowanej żadnej mowy, też nie wiedziałam, ile osób z ekipy uda się dzisiaj, ilu osobom się uda dotrzeć, bo wszyscy są gdzieś w zdjęciach. Natomiast byłabym bardzo wdzięczna, gdybyście, kochani, chcieli tu na chwileczkę do mnie wyjść, nie będziemy przemawiać, nie będziemy tego przedłużać, ale chciałabym was wszystkich tutaj zobaczyć na scenie, ci, którzy jesteście, więc chodźcie proszę do mnie. Ernest Wilczyński, autor zdjęć, Nicolas Villegas, autor zdjęć. Przemek Gabrielski, ostrzyciel. Przemku, jesteś gdzieś tutaj, prawda? Jarek Wierzbicki, operator Steadicama. Agi Wowoczny, kostiumy. Chodźcie wszyscy, proszę. Jak kogoś pominę, to tak czy inaczej chodźcie. Nie, Leszku, ty nie, no co ty? Ty w ogóle... Kogo jeszcze pominam? Kto tu jeszcze jest? Powiedzcie mi, kochani. A nie, Piotrek jest... Kolorysta jeszcze. Tak, Piotrek Putko jeszcze. Piotrek Putko, chodź do nas, Piotruś. I chodźcie, kochani, wszyscy, którzy jesteście, a może nie widziałam was... Michał Surma? Tak, Michał Surma, jeszcze chodź, Michał. Dron. Operator drona. Wszyscy już? Moja kochana ekipo, wszyscy już? Wszyscy, tak? Kochani, to wielkie oklaski dla tych Państwa, którzy naprawdę w pocie czoła pracowali ze mną na planie. No i Leszku, kochany, chodź też do nas. Zapraszamy Cię bardzo serdecznie. Ty miałeś być na grande finale. Przestrzeliłeś. Kompozytor muzyki, drodzy Państwo. Wiecie, jak to jest ze złymi filmami. Trzeba wziąć dobrego kompozytora, żeby jakkolwiek poszło, więc mam nadzieję, że dacie radę. Życzę udanego pokazu, udanego odbioru filmu o cmentarzu i do zobaczenia później. Porozmawiamy, mam nadzieję, w kuluarach już po pokazie. Aneto, ja bym chciał zacząć od tytułu, bo myśmy już byli. Możesz opowiedzieć kontekst, w jakim pojawia się to zdanie? No kontekst jest taki jak na końcu filmu, że w pewnym momencie Kalina Jędrusik, jakby protestując przeciwko temu, co Gustaw Holoubek, który trochę narzekał, że już są wrzuceni poza nawias, powiedziała: Guciu, myśmy już byli. Jakby to już nasz czas minął. Stąd tytuł. A dlaczego Stare Powązki? Bo domyślam się, że to musiało wam zająć jednak trochę czasu. Widzieliśmy tę całą listę archiwaliów, to przekopaliście się przez naprawdę dużo, dużo różnych archiwaliów. Dlaczego ten temat? Po prostu temat do mnie przyszedł. Ja nie wymyśliłam tego tematu. Ten temat, przepraszam, tutaj zobaczyłam jeszcze panów z ekipy. Cześć chłopaki, spóźnieni. To było zamówienie po prostu, nie? Po prostu to było zamówienie, mówiąc tak najoględniej. Fundacja Powązki plus producent Fundacja wykonawczy. Fundacja Stare Powązki. Tak, z Fundacji Powązki jest pan Michał Stępniewski. I tutaj była taka mała prośba, zapraszam. Tak. Chyba pana Karola nie ma, tak? Gądzika. Jest. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Michał Stępniewski i trochę się wprosiłem na scenę, prosząc tutaj. Znam panią Manetę, znam Leszka. Ale pomyślałem, że chciałem podziękować za to, co powstało. Pani Aneta jest osobą bardzo skromną, Leszek zresztą też. Miałem przyjemność współpracować, natomiast
faktycznie ja jestem trochę pomysłodawcą tego filmu. To znaczy jestem pomysłodawcą tego, żeby powstała ta fundacja, bo powązki należą do archidiecezji. Namówiłem kardynała Nycza, żeby to powołał i ta rada, której przewodnicza, składa się z osób, które są trochę pasjonatami powązek. W zeszłym roku udało nam się zebrać 9 200 000 zł, z czego połowa poszła na edukację, z czego półtora, czy tam x tysięcy, set tysięcy złotych poszło na realizację między innymi tego filmu. Ale mówię o tym dlatego, że nasza fundacja zajmuje się głównie w połowie edukacją, a nie odnawianiem zabytków. To znaczy odnawiliśmy ponad 200 grobów na Powązkach, ale chcemy edukować i cały zamysł tego filmu, który wyszedł dużo lepiej niż powstał w mojej głowie, bo ten film pozytywnie mnie bardzo zaskoczył, mimo to, że ja go gdzieś w głowie przez ponad rok nosiłem, to zawdzięczam pani Anecie, za to chciałem jej bardzo serdecznie podziękować. I dlatego dziękuję tu wszedłem. Tak? Ja faktycznie postawiłem jeden warunek i za to przepraszam, powiedziałem, że musi Leszek tą muzykę napisać. I ten warunek był od samego początku. Strasznie cierpiałam. I od pierwszego spotkania. Natomiast chciałem państwu powiedzieć tak, że był jeszcze co prawda drugi warunek, że ten film musi mieć nie dłużej niż 40 minut. Dlatego, że moją intencją było, żeby pokazywać go na lekcjach w szkole. I zrobiliśmy akcję wśród wszystkich nauczycieli liceów i dyrektorów i mamy taką umowę z miastem stołecznym Warszawa, że ten film będzie pokazywany na lekcjach. Mam nadzieję, że większość tych osób zrozumie. Ja mam dzieci w wieku licealnym, w wieku studenckim i wydaje mi się, że jak oni to oglądali, to oni ten film rozumieją, mimo to, że część postaci jest dla nich abstrakcyjna z punktu widzenia jakby ich życiorysu. Natomiast wszedłem tylko po to, żeby powiedzieć dziękuję, bo jeszcze raz mówię, on naprawdę jest filmem, który oglądam cię chyba po raz 10. Odnajduję w nim coś nowego za każdym razem. I ten scenariusz, który pani Aneta wymyśliła, ten pomysł, tą muzykę, którą Leszek zrealizował, no w moim skromnym wyobrażeniu naprawdę przerósł moją dużą wyobraźnię. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Aneta, ale może ten film powstał na zamówienie, ale ja sobie myślę, że to jest w sumie twój trzeci film, który dotyka tematu śmierci. Znaczy mam na myśli Joanna, która jest filmem o odchodzeniu, ale jest też film, który nakręciłaś, który był o wcześniakach, który dotykał jednak... Serial nawet, 40 tak, odcinków. Serial. Więc ten temat takich sytuacji granicznych, przejścia jest ci chyba bliski. Tak, zrobiłam więcej nawet filmów gdzieś z tematem trudnym właśnie odchodzenia czy chorowania. No ten to rzeczywiście jest gwóźdź do trumny, że tak powiem, bo tu już odchodzenia nie ma, tu już jest po... Więc no, nie ukrywam, że miałam jakiś taki moment zawahania, kiedy ta propozycja została mi złożona. Natomiast w momencie, kiedy usłyszałam, że po pierwsze mogę napisać scenariusz taki, jak chcę i nie jestem jakoś specjalnie ograniczona i nie będzie mi narzucane, co mam zrobić. Właściwie to po drugie. Po pierwsze, że mam przymus pracy z Leszkiem Możdżerem. Przymus. Pracy to za dużo powiedziane. No, to, po prostu... to było przyjemne, tak, to fakt. To była większa przyjemność niż praca. To rzeczywiście te dwa argumenty były dla mnie bardzo istotne. Bo to w ogóle było ciekawe wydarzenie, dlatego że właśnie tutaj, jak pan Michał Stępniewski powiedział, w założeniu to był projekt edukacyjny, który miał być powszechnie wprowadzony do szkół. Ale projekt został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, w którym usłyszałam, cele edukacyjne to sobie realizujcie w Centrum Edukacji gdzieś tam, natomiast tu ma być sztuka filmowa. Więc ja trochę stanęłam w sytuacji pogodzenia tych dwóch trochę czasami wykluczających się jakby interesów. Na szczęście muszę powiedzieć, że pan Michał jest zadowolony, w PISF-ie też kolaudacja przeszła, więc jakoś się udało. A czy możesz jeszcze powiedzieć o takim twoim zamyśle? Bo ja myślę sobie, że to jest dosyć ryzykowna forma w gruncie rzeczy, że nas nie wypuszcza z tego cmentarza, że jesteśmy cały czas tam. Dlaczego właśnie tak? Tam prawie nie ma ludzi, prawda? No są głosy. Taki tak, slow cinema trochę. Slow cinema, tak. Krótko mówiąc, znaczy taki był mój cel od samego początku. Nie chciałam rzeczywiście wpuszczać ludzi, nie chciałam wychodzić poza cmentarz. Nie chciałam, tych ludzi mogłam też, którzy tam są pochowani, pokazywać w różnych innych odsłonach, ale stwierdziłam, że to nas wybije po prostu z tego klimatu, z tego miejsca. Chciałam, żeby to był taki długi spacer po Powązkach. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie.
często słyszę od ludzi, że po tym filmie rzeczywiście mają ochotę bardzo tam pójść i że któryś już spacer wykonują po cmentarzu i odszukują te groby i to dla nich jest takie zmysłowe doznanie. No tak rzeczywiście chciałam, tak sobie to wymyśliłam, że ożywimy tych ludzi, ale nie właśnie w warstwie obrazu, tylko w głosie, w dźwięku. No na koniec są trzy duchy, które nam przemykają po cmentarzu, ponieważ są to jakby ostatni nasi bohaterowie. Łapicki mówi o tym, że Cholubek i że Jędrusik, no i oni we troje pojawiają się na samym końcu trochę w takiej konwencji duchów. Film też otwiera Kalina też otwiera film, że to, więc to się robi, ona śpiewa, nie chce spać, a później... Nie chce umierać. Nie chce umierać, a później jest, że zasypiam, prawda? Zasypiam, tak. W tekście jest, więc to się fajnie domyka. No właśnie, Leszku, jak ty przyjąłeś tę propozycję i jak wyglądała wasza współpraca? Mam na myśli, czy były obrazy i ty pisałeś muzykę do obrazów, czy równolegle muzyka powstawała? No dostaliśmy najpierw taką roboczą wersję i dosyć szybko zorientowałem się, że to jest jakby grzebanie w klejnotach, prawda? Bo te wszystkie sentencje, które tam padają z filmu, no to są jakby takie czyste złoto, jeżeli chodzi o jakąś ludzką świadomość. I to jest niestety kultura, którą no, ze smutkiem trzeba powiedzieć, no leży na cmentarzu, bo jak się dzisiaj włączy YouTube'a i się pogada z młodymi, oni mają zupełnie inny język i wyobraźmy sobie dzisiaj, prawda, że jacyś YouTuberzy leżą tam na cmentarzu czy coś takiego. To jest jednak zupełnie inna rzeczywistość, prawda? I teraz pytanie jest, jak walczyć o te młode świadomości, żeby im przekazywać te treści, które tutaj z tego filmu płyną. I to jest największy problem i takie zadanie dla nas trochę. Ja już jestem takim postmłodzieżowcem i widzę też, że tutaj są ludzie dojrzali, którzy jakby wiedzą, czują, o co chodzi. Proszę? Nie słychać. Będę mówił wolniej. Polski język to nie jest język angielski, gdzie każde słowo ma jedną sylabę. I dlatego uważam, że świat wyrażany po polsku jest o wiele piękniejszy. Taka jest prawda o naszym języku. I dziękuję pani za tę uwagę, bo każdy... Proszę? A, kąt dobry. Pani się zna. Pani jest chyba dźwiękowcem, dźwiękowczynią. Leszek ma zawsze mikrofony na ręce, więc on trochę nie ogarnia. Nie, no dobrze, to będę starał się tak, żeby mniej więcej dolny środek odpowiednio dochodził. No, rzeczy są ważne. Oczywiście stosowanie pauzy jest bardzo ważne w wypowiedzi, bo wtedy człowiek wychodzi na o wiele mądrzejszego. Kiedy że myśli w trakcie. Mówi z pauzami. To jakby jest znany zabieg podczas kazań. To się stosuje. No to tyle z mojej strony. Nie miałeś jeszcze powiedzieć, jak wspaniale ci się ze mną pracowało. Tak, tak. Tak się umawialiśmy. Chciałbym powiedzieć, że to była niesamowita przyjemność pracować z Anetą, ale ja powiem państwu dlaczego. Przede wszystkim Aneta świetnie słyszy. Świetnie słyszy. Tam są nawet muchy dobierane do tonacji kwartetu smyczkowego. Dlatego tak dobrze się państwu ten film oglądało. Ja naprawdę czasami byłem zazdrosny właśnie o słuch Anety, bo nagle pracowałem z reżyserką, bo z reguły państwo wiedzą, jak to jest. Mnie tu wyciąć tę trąbę. A to jest fagot. Tak się czasami rozmawia z reżyserami, prawda? Tymczasem Aneta naprawdę słyszała każdy dźwięk i naprawdę mieliśmy wsparcie. I nawet było tak, że jak na początku z Łukaszem Wójcikiem Zawieruchą pracowaliśmy, wysyłaliśmy mailem pierwsze wersje, no to oczekiwaliśmy oczywiście zachwytów z drugiej strony. No ale pierwsze reakcje były takie, idzie to w dobrą stronę, ale chciałabym to i to. Ty, słuchaj, ona chce to i to. No przecież to jest fajne, co myśmy zrobili. Ja, no dobra, no to zrobimy to i to. I się okazało, że było lepiej, jak zrobiliśmy dokładnie to, co pani reżyser od nas poprosiła. I stopniowo się nasze serca na panią reżyser otwierały i okazało się, że mamy wsparcie, mamy partnerkę, która potrafi nas przeprowadzić przede wszystkim też przez film, bo Aneta też wiedziała, gdzie są mocne momenty w tym filmie, gdzie trzeba odpuścić, gdzie jest puenta, gdzie jest pytanie, gdzie trzeba zastosować ciszę. Znałaś ten film doskonale, więc ta muzyka też jest reżyserowana, więc
Jeszcze jedne oklaski, jeżeli można poprosić dla pani Anety. Dziękuję bardzo. Naprawdę, to było rzadko, powiem państwu, że rzadko się zdarza, bo często jest tak, że robiąc muzykę do filmu się mówi, no dobra, to tam jemu się podoba, czy jej się podoba, to niech sobie to weźmie. A tutaj naprawdę to tak rosło, narastało, powstawało i to było bardzo prawdziwe i tutaj myślę, że nam się dobrze pracowało. Mam nadzieję, że tobie też. Cudownie nam się pracowało, aż na tyle się dobrego nie umawialiśmy, ale dzięki to tak dostałam awansem. Ja chciałam powiedzieć, że wszystko, znaczy dziękuję bardzo, mam nadzieję, że prawda, co mówisz. Natomiast rzeczywiście na początku pracowaliśmy z Leszkiem zdalnie i reżyserowi niewykształconemu muzycznie bardzo potrzebne są w komunikacji z kompozytorem ręce. Ja ich nie miałam niestety podczas korespondencji mailowej i telefonicznej, w związku z tym pewnego dnia spakowałam walizkę, zadzwoniłam i powiedziałam, jadę do ciebie, bo ja już nie jestem w stanie ci wytłumaczyć tego, o co mi chodzi, bo nie umiem tego nazwać po prostu. Ja wiem, czego chcę, a nie potrafię tego wytłumaczyć. Bo Frank Zappa powiedział, że mówić o muzyce to jak tańczyć o architekturze. I dokładnie tak jest, dokładnie tak jest. Nie da się pewnych rzeczy powiedzieć, zwłaszcza jak się nie skończyło Akademii Muzycznej, bo prawda, muzycy wykształceni są zamknięci w pewnym getcie pojęć, słów włoskich i tak dalej. Także to jest zupełnie inna rozmowa niż z kimś, kto muzykę odbiera intuicyjnie, jakby intencjonalnie i rozumie ją i czuje i wie coś o niej. Natomiast ta cała nomenklatura fachowa już jakby leży z boku, bo to wymaga po prostu wejścia w tę sektę muzyczną, prawda? I rozumiem, że przyjazd pomógł w zdecydowanie komunikacji pomógł, tego, czego chcesz. Tak, ale ja przy tej okazji chciałam bardzo podziękować serdecznie mojej córci. Pokażesz się, gdzie siedzisz? Pokaż się, wstań. Brawa dla niej, chodź. Znaczy, nie chodź, tylko brawa, tak, wstań. A chciałam podziękować, ponieważ to jest jedyny członek rodziny wykształcony muzycznie. Zresztą klasa fortepianu, zresztą mamy też panią profesor, która uczy moją córkę muzyki, tak. Dziękuję, brawa dla pani profesor. I ona, i pierwszy moment, kiedy ja miałam się jakkolwiek skomunikować z maestro, to, były, tak? To siedziałam zestresowana, córka siedziała obok mnie. Mówiłam, jak to się nazywa, co mam powiedzieć, ja chcę to i to, jak to nazwać. Więc tak odbywały się nasze pierwsze kontakty. I nie wiem, czy się odwdzięczę, czy nie odwdzięczę, powiem szczerze. Drodzy Państwo, tutaj dzisiaj mamy pokaz dla filmowców, nie wiem ilu jest reżyserów. Ja chciałam powiedzieć, że to co powiem, to chciałabym, żeby nie zaważyło na tym, że za chwilę będziecie wszyscy pisać muzykę z Leszkiem, bo ja walczę o to, żeby mieć go na wyłączność. To jest naprawdę, to było dla mnie jedno z najpiękniejszych doświadczeń współpracy w ogóle, jakiejkolwiek. Teraz ja mówię. Pracować z człowiekiem, który jest geniuszem, to o tym nie muszę Państwu mówić, wielkim talentem, to tego Państwu też nie muszę mówić, ale tak cudownym jest przede wszystkim człowiekiem, pozbawionym ego, i to mówię w niepejoratywnym kontekście, jak się Państwo domyślacie, czyli z człowiekiem, z którym można rozmawiać, z którym można coś wypracować wspólnie, a nie, że ma być tak, bo ja jestem wielki. Naprawdę to było niezwykłe doświadczenie. Ja wracałam umęczona niespaniem, bo my pracowaliśmy dzień i noc, ale najszczęśliwsza na świecie. To pięknie nam szło. Jak już pojechałam, to szło nam pięknie. To jest naprawdę współpraca, praca z Leszkiem Możdżerem, to jest najwyższa przyjemność, Leszku. Za to ci bardzo serdecznie dziękuję. Tak, wielkie brawa. Ja chciałbym powiedzieć, że ten film poniekąd sam się prowadził, dlatego że Państwo sami widzieli, kto był bohaterem filmu. Jakie mamy tam zasoby energetyczne, intelektualne, duchowe, w czym myśmy maczali palce, prawda? To było coś, co się rozkwitało przy każdym dotknięciu. Ten film jakby się sam prowadził. Co chwilę się ta muzyka w magiczny sposób łączyła z obrazem. Nagle się okazało, że na tekst w piosence znikam w brzozie, Kalina też znika, prawda? I to było, co chwilę były takie olśnienia, po prostu to są pola energii, to jest ta magia, tajemnica ludzkiej świadomości. A tu mamy przykłady w polskiej kulturze, w polskiej historii najwyższych możliwych chyba lotów, że ta energetyka tych osób, które były zaangażowane, one gdzieś tam się udzieliła, myśmy podłączyli się pod to. Zdecydowanie. I ten film się po prostu sam prowadził, więc ta muzyka też sama poniekąd trochę, bo tego nie dało się do końca zaplanować, prawda? Nie dało się tego
to było tak, że chłopaki przyszli, pograli trochę jazzu. Nagle Tomek powiedział, ja też bym chciał takie zagrać swobodne tam na tym F-durze. No i zagrał to idealnie, później się przydało. No były mnóstwo takich magicznych rzeczy, całe napisy końcowe, ten kwartet smyczkowy. To było tak, że ja już chciałem puścić kwartet do domu, a Łukasz mówi, nie, zostaw ich, niech zagrają, tam są nuty jeszcze, ale już zostaw, bo to nie weszło do sceny, gdzie było zaplanowane, ale zostało nam na napisy końcowe. Okazało się, że idealnie pasuje też w czasie, no więc to są takie magiczne rzeczy, gdzie różne ludzkie świadomości łączą się w jeden organizm, w jeden umysł i to się nazywa właśnie szczęście, pochodzące od słowa część, kiedy jesteś częścią całości, czyli z części bycia, uczucie powstaje w człowieku, że jesteś częścią i wtedy to jest to całe szczęście. I tak było przy tym filmie właśnie. Jak to mądrego człowieka warto mieć w ekipie. Ja to zawsze mówię, to jest mój stary numer z tym szczęściem. To a propos szczęścia, to ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałam, jedną prywatę jeszcze zrobić. Bo tutaj, proszę Państwa, mamy też na sali innego wybitnego człowieka. Mam na myśli oczywiście, że pierwszym jest tutaj Leszek Możer. Człowieka, który poniekąd sprawia, żebyśmy na te powązki nie trafili. Profesor Mariusz Kuśmierczyk, kardiochirurg. Panie profesorze, wielkie brawa dla pana. Brawo. Prywatnie profesor uratował życie mojemu tacie. Nie życzę Państwu prywatnego kontaktu z profesorem, tylko takich na przykład przyjemnych, ale to jest rzeczywiście cudotwórca. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To już tyle prywaty. A ja chciałem jeszcze zapytać o scenę gry na powązkach, bo domyślam się, że a propos energii, o której tak dużo mówicie, że to też musiało być niesamowite uczucie grać na powązkach. No ci z Państwa, którzy kiedyś byli na planie filmowym, wiedzą, że główną jakby robotą w filmie jest czekanie i rzeczywiście ustawienie planu, tych wszystkich świateł, tego wszystkiego, to było jakby najbardziej takie, ta energia się zbierała. No i rzeczywiście to było na żywo zagrane. Było dosyć zimno, bo to był pierwszy, zdaje się, listopada. 2 listopada nagrywaliśmy te zdjęcia. Ja sam nie do końca wiedziałem, jak to wyjdzie, ale no jakoś to wyszło i nawet się okazało, że ten dźwięk z planu jest na tyle skuteczny, że nie trzeba było robić dogrywek, chociaż tam w paru miejscach montażysta jakby z innych dłonie przerzucił z innych momentów, więc ja oczywiście musiałem, ale na szczęście było tak, że był ruch ręki, a nie było dźwięku. Gorzej jak jest odwrotnie, bo w dźwięku można dodać, natomiast odjąć już jest bardzo trudno, więc na szczęście tak się złożyło, że były nagrane tam te gesty, że ja mogłem po prostu tam dobudować parę tych dźwięków już u siebie w studio, więc oczywiście jest to pewnego rodzaju mistyfikacja, ale w bardzo słusznej sprawie. Tak, Leszek strasznie wymarzł tam na tym no, cmentarzu. Ale to jakby no to. Już tak to nad ranem to naprawdę było bardzo zimno. Jeszcze mu dron wiał nad głową cały czas. O, to było najgorsze. Ale nad ranem skończyliśmy, ale tak, to było wszystko na żywo w 80% tam zagrane, to co Państwo słyszeli. A teraz wyobraźcie sobie Państwo, prywatny koncert Leszka Możdżera na Starych Powązkach w nocy, 2 listopada, gdzie wszędzie jeszcze wszystko jest rozświetlone świeczkami. Takie miałam szczęście. No, tak, brawo. Zmierzając już do końca, chciałem Was jeszcze zapytać o to, czego Was powązki nauczyły, bo rozumiem, że byliście tam wiele razy, odwiedzaliście to miejsce i pewnie macie jakieś przemyślenia na ten temat. No ja byłem tylko raz na Powązkach, bo z reguły ja nie chodzę do tych miejsc, gdzie nie ma fortepianu żadnego, bo jest to bez sensu chodzić w takie miejsca, gdzie nie ma pianina albo fortepianu, więc byłem na Powązkach raz. I to wszystko, jakie było pytanie? Też żyliście trochę z duchami, tak? To... No oczywiście najbardziej dotykające jest to, że tych ludzi już nie ma. To znaczy ten film, kiedy go się ogląda, to nagle dochodzi do świadomości, że tych wszystkich ludzi po prostu już z nami nie ma. I to jest coś, co najbardziej tak naprawdę człowieka rozmontowuje, bo śmierć po prostu wszystko weryfikuje śmierć właśnie. I to jest taki być może wspaniały kurs tutaj dla nas na tej planecie, przydzielony nam tutaj ludzkości, żeby, bo podobno według mistyków ciało ludzkie jest
zdolne do tego, żeby żyć w nieskończoności. Natomiast my tutaj mamy w tym procesie, zdaje się, apoptozy czy tam czegoś takiego, zaprogramowaną tą śmierć komórki, że umieramy, więc jest to pewnego rodzaju kurs rozpoznawania wartości, bo śmierć najbardziej wszystko tak naprawdę weryfikuje i kiedy się ten film ogląda, to jest to, co najbardziej chyba no, mnie osobiście dotyka, bo nagle człowiek sobie uzmysławia, że przecież ci wszyscy ludzie, z którymi gdzieś tam jest się tak blisko, oni po prostu zniknęli, odeszli i... I będą youtuberzy na ich miejscu. No mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że teraz jest taki nurt youtuberów przebudzeniowych, którzy zorientowali się, że robią krzywdę, bo sami zaczynają mieć dzieci. I oni już się orientują, że po prostu przez swoją propagandową działalność skierowaną na klikalność zaczynają jakby odpracowywać tą swoją złą karmę, więc myślę, że to jest szansa na to, że to się wszystko odwróci. Aneto? No ja musiałam się przekopać, musiałam. No, poniekąd musiałam, ale zrobiłam to z ogromną przyjemnością przez bardzo dużo archiwalnych materiałów, przez bardzo dużo twórczości też i filmowej, no bo oglądałam stare filmy z aktorami, którzy spoczywają na powązkach, czy czytałam, wróciłam do książek, do wierszy i to była niebywała podróż. To było dla mnie tak odświeżające, pomimo że to są rzeczy już sprzed wielu lat przecież. Natomiast miałam takie uczucie, wychodząc potem na ulicę, takiej trochę niezgody na współczesność, że to wszystko jest teraz takie miałkie. Ja byłam taka napełniona treścią, ale też i piękną mową, pięknym językiem, właśnie to, o czym mówił Leszek. Tymi wszystkimi refleksjami, tym sposobem opowiadania też historii w filmach starych i no, tym aktorstwem też nieprawdopodobnym, no wszystkim, co tam Państwo zobaczyliście w jakimś ułamku. Ja musiałam tego znacznie więcej obejrzeć i wchłonąć, żeby taką namiastkę tutaj dać i to był piękny czas, piękny czas. No to nakarmieni słowem, obrazem, muzyką, nakarmy się jeszcze na bankiecie. Dziękuję, Aneto. Bardzo dziękujemy Państwu. Dziękujemy bardzo.